Paweł Królikowski zapewne byłby dumny z córki, gdyby wiedział, czym się teraz zajmuje. Jednocześnie zapewne martwiłby się, tak jak martwi się teraz jego żona, Małgorzata Ostrowska. Jak się okazuje, 21-letnia Julia zajmuje się medycyną. W związku z epidemią koronawirusa zdecydowała się nieść pomoc służbie zdrowia. Małgorzata Ostrowska martwi się o zdrowie swojej córki. Julka już w zeszłym roku miała praktyki w pogotowiu ratunkowym i doskonale dawała sobie radę. Medycyna to jej powołanie, dlatego pomimo zagrożenia, ruszyła na pomoc, powiedziała przyjaciółka rodziny Królikowskich w rozmowie z Pomponikiem. Oczywiście 21-latka spotkała się ze wsparciem swojej rodziny, która podziwia ją za odważną decyzję. Jednocześnie Małgorzata Ostrowska nie ukrywa, że martwi ją praca córki. W końcu lekarze i ratownicy mają styczność z zakażonymi i chorymi, sporo mówi się o przypadkach zachorowań wśród personelu. Właśnie tak Paweł Królikowski wychował swoje dzieci, nikt w rodzinie Królikowskich nie ma jednak wątpliwości co do słuszności decyzji Julii. Gdy do mediów dotarły te informacje, wiele osób pisało, że Paweł Królikowski właśnie tak wychował swoje dzieci, aby podążały za tym, co czują. Zresztą sam Antek wspominał o tym, jak ojciec wpłynął na jego życiową postawę. Dziękuję ci tato w imieniu Janka, Julki, Marceliny i Xewerego, twoich małych królików. Za to, że nauczyłeś nas uśmiechać się do świata i do ludzi. Pokazałeś, jak piękny potrafi być ten świat i że warto być jego dobrą częścią. Nie było dla ciebie rzeczy niemożliwych. Każdego dnia przypominałeś, żeby chciało nam się chcieć, i udowadniałeś, że chcieć to móc, pisał Antek Królikowski po śmierci ojca. Źródło: Pomponik, następny artykuł.